Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku mamy monety Księstwa Warszawskiego i zaczynamy nasz film od monety jednogroszowej z roku 1812 z inicjalami IB, czyli Jakub Bernik, Mincmeister Mennicy Warszawskiej. Na rewersie widzimy napis w czterech wierszach u góry. Nominal, czyli jeden, niżej grosz, jeszcze niżej 1812 i jeszcze niżej IB, czyli Jakub Bernik. Na rewersie widzimy herb Księstwa Warszawskiego, orzeł polski, korona, dwie galonki u dolu, moneta wykonana z miedzi, kolejna moneta o nominale 3 grosze, stylistycznie wykonana tak samo jak i poprzednia moneta, rant monety taki ozdobny. Na awersie przepiękny herb Księstwa Warszawskiego. Warto powiedzieć, że istnieją kilka odmian tych monet, jednogroszowych i trzygroszowych. Różnią się między sobą kształtami orła, położeniem tej lewej części herbu, formą korony, różnymi innymi rzeczami. Kolejna moneta, 5 groszy, srebrne, z roku 1811, z inicjalami IS. Stylistycznie tak samo jak i poprzednia moneta, tylko że wykonana ze srebra ta moneta. Pozostałości połysku. No i 10 groszy. 10 groszy już mają takie paralki w otoku, czyli kropki na awersie i na rewersie. No, a centralna część jest stylistycznie wykonana tak samo jak i poprzednie monety. Kolejnym nominałem był nominał 1/6 talara, czyli moneta jednozlotowa. Takiej monety nie posiadam w kolekcji, w zbiorach. Natomiast posiadam monetę 1/3 talara, czyli monetę dwuzlotową z roku 1813. Wybita pod zarządem Jakuba Bernika w Warszawie. IB. O czym świadczy napis IB na rewersie pod herbem. No i na awersie widzimy portret Wielkiego Księcia Fryderyka Augusta, króla Polski, księcia warszawskiego. Czyli ten napis brzmi następująco: Fried Aug Rex Sax Dux Warsaw. Czyli tak jak powiedziałem, Fryderyk August, król polski, książę warszawski. Moneta wytarta, rant monety ozdobny takim wiankiem, wykonana ze srebra. Kolejnym nominałem monety z tej serii jest moneta jednotalarowa. Akurat takiej monety nie posiadam w kolekcji. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku i zapraszam do subskrypcji.